Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maciej Urbanowski, jestem historykiem literatury polskiej. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o doświadczeniu Boga w literaturze polskiej po roku 1945. Okres II wojny światowej, jej zakończenie, efekty miały bez wątpliwie duży wpływ na doświadczenie Boga w literaturze polskiej powojennej. Na doświadczenie, które można określić mianem religijnego czy doświadczeniem sakru. Druga wojna światowa w sposób dramatyczny pogłębiła procesy sekularyzacyjne, które zaznaczyły się już w literaturze międzywojennej. Z drugiej strony druga wojna osłabiła czy też wytłumiła zjawiska z lat 30., o których mówiłem wcześniej, a które Jan Mosdorf określił mianem renesansu katolickiego. Okrucieństwo wojny, w tym doświadczenie zagłady Żydów, doświadczenie martyrologii ludności polskiej, pojawienie się obozów zagłady, prowadziły do zwątpienia w Bożą dobroć w wersji łagodniejszej, a w wersji bardziej radykalnej do zwątpienia w Bożą obecność w dziejach, czy nawet w jego istnienie, potwierdzając niczańską tezę o śmierci Boga. Stąd po 1945 roku częste odwroty od religii, zwłaszcza katolickiej, i zarazem poszukiwania jakichś religii innych, nowych, namiastek religii, które będą jakąś nową wiarą, jak komunizm nazywał Czesław Miłosz, widząc właśnie w owej ideologii substytut utraconej przez pisarzy w czasie II wojny światowej wiary religijnej sensu stricto. Znamienna może być tu ewolucja Jerzego Andrzejewskiego w latach 30., jednego z najbardziej obiecujących, nagradzanych pisarzy młodego pokolenia, uchodzącego za nadzieję literatury katolickiej. Andrzejewski w wyniku doświadczeń II wojny światowej ewoluuje w stronę komunizmu i marksizmu na przełomie lat 40. i 50., by po październiku 56. roku z dystansem traktować wszelkie instytucjonalne przejawy wiary czy religijności. W omawianych przeze mnie wcześniej bramach raju wiara w Boga jawi się jako sublimacja erotycznego pożądania, jako coś, co maskuje chęć oddania się innemu człowiekowi i wyrwania z niewoli samotności. Z kolei w przypowieści Ciemności kryją ziemię Andrzejewski sięgał do dziejów hiszpańskiej inkwizycji w sposób niedwuznaczny, utożsamiając inkwizycję z działalnością stalinowskiego aparatu represji, a pośrednio zrównując obie ideologie, obie instytucje Kościoła i państwa jako równie represyjne. O tym, że katastrofa wojenna była w dużej mierze także katastrofą metafizyczną, przekonywał właściwie przez całe swoje życie twórcze Tadeusz Różewicz, reprezentant pokolenia wojennego. W słynnym tuż powojennym tomie Niepokój Różewicz wyznawał, nie bez rozpaczy zresztą, utratę wiary kulturę, ale także w katolickiego Boga. Pisał: okaleczony nie widziałem ani nieba, ani róży, ptaka, gniazda, drzewa, świętego Franciszka, Achillesa i Hektora. Przez 6 lat buchał z nozdrza opar krwi. Nie wierzę w przemianę wody w wino, nie wierzę w grzechów odpuszczenie, nie wierzę w ciała zmartwychwstanie. Zarazem Różewicz nawoływał do ponownej, jakby rekonstrukcji zniszczonego świata wartości duchowej. Szukam nauczyciela i mistrza, pisał, niech przywróci mi wzrok i mowę, niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia, niech oddzieli światło od ciemności.
Późniejsza twórczość Różewicza, w tym jego przejściowy romans z komunistami, dowodziła jednak, że taka odbudowa nie jest możliwa, taka odbudowa się nie dokonała. Bóg nie wrócił do świata opisywanego przez poetę. Był to z tego powodu świat rozbity, świat rozsypany, zdestabilizowany. Co najwyżej był to świat małej stabilizacji, dominowany przez procesy spadania, więc degradacji, dekadencji, upadku ludzkości. Doświadczenie niewiary u Różewicza nie ma charakteru wyzwalającego. Gdy w roku 1969 Różewicz pisał w jednym z wierszy: nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia, nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia, nie wierzę tak otwarcie, głęboko, jak głęboko wierzyła moja matka, to owo antykredo nazwał cierniem, a więc czymś bolesnym, czymś, co sprawia cierpienie. Ale późniejsze wiersze Różewicza mówią o tym, że ten problem staje się coraz mniej możliwy albo do rozwiązania, albo mało ważny. Życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe, czytamy w wierszu Bez. W innym wierszu Różewicza mowa o, cytuję, niepotrzebnych rekwizytach Boga malutkiego jak lipowy świątek. Koniec cytatu. Tego rodzaju wyznań niewiary, zwłaszcza wśród rówieśników Różewicza, znajdziemy w literaturze polskiej więcej. Przykładem wiersz Wisławy Szymborskiej Noc, opisujący dziecięcy bunt przeciw okrutnemu Bogu, który budzi w bohaterce tego wiersza, cytuję, mróz strachu. Ten mróz strachu to doświadczenie Boga właśnie strasznego staje się początkiem buntu bohaterki wiersza, która mówi o, cytuję, przeprowadzce Boga z dosłowności do przenośni. Inny sławny przykład to pamflet Tadeusza Borowskiego Alicja w Krainie Czarów, wymierzony w książkę Zofii Kossak-Szczuckiej z Otchłani. Pisarka opisywała w tej książce swoje doświadczenia z obozu koncentracyjnego Auschwitz, podkreślając, że wiara w Boga, katolicyzm pomagały więźniarkom zachować w obozie godność, co Borowski wyszydził jako właśnie bajkową naiwność, jako infantylizm przypominający przygody bohaterki angielskiego pisarza. Tak jak nie jest przypadkiem, że Andrzejewski, Borowski, a częściowo Różewicz poparli PRL i komunizm, tak nie było przypadkiem, że religia i chrześcijaństwo stali się przedmiotem rozmaitych ataków i napaści literackich, zwłaszcza w okresie stalinowskim. Dotyczyły one zwłaszcza instytucji Kościoła katolickiego, który nieodmiennie był ukazywany jako źródło reakcji, obskurantyzmu i zniewolenia. W Półpancerzach praktycznych Sławomira Mrożka mieszkańcami klasztoru katolickiego okazują się SS-mani. W powieści, a zarazem lekturze szkolnej Natalii Roleczek Drewniany Różaniec, sierociniec prowadzony przez siostry Felicjanki jest piekłem na ziemi, a tytułowy różaniec nie jest narzędziem duchowego doskonalenia, ale po prostu fizycznej opresji. Leszek Kołakowski w Szkicach o filozofii katolickiej demaskował i krytykował wiarę w Boga i Kościół katolicki jako niezgodne z rozumem i nauką fenomeny reakcyjne. W wydanej w roku 1960 powieści Urząd Tadeusz Breza opisywał Watykan jako przede wszystkim biurokratyczną, kafkowską instytucję, wrogą człowiekowi, anachroniczną, służącą ukrywaniu prawdy. Te rozrachunki z Bogiem, Kościołem i religią nie były oczywiście domeną wyłącznej literatury PRL-u i nie musiały być dokonywane tylko w kontekście afirmacji komunizmu jako swoistego antidotum na wiarę, czy jako czegoś, co właściwie było z katolicyzmem później utożsamiane. Tu bardzo ważne i charakterystyczne jest przykład powojennej twórczości Witolda Gombrowicza, który na przykład w dramacie Ślub, w powieści Pornografia, ukazywał drugą wojnę jako także moment załamania się wiary swoich bohaterów w Boga i co za tym idzie w stabilny świat. Ten kryzys wiązał się nie tyleż z odkryciem milczenia Boga, co stwierdzeniem, że charakterystyczną dla człowieka potrzebę wiary, potrzebę Boga czy boskości może stwarzać sam człowiek.
Bóg, Kościół, rytuały religijne, to wodziła tego pornografia, są tworem ludzkim, a właściwie międzyludzkim. Są częścią nieustannego stwarzania się ludzi przez siebie wzajemne, narzucania swojej boskości jednego przez jednego człowieka drugiemu. Dlatego u Gombrowicza człowiek powojenny próbuje sam odbudować Boga i Kościół, ale już na swoich warunkach. O tym mówi dramat Ślub. W zamyśle ten dramat, jak pisał Gombrowicz, miał, cytuję, odmalować lęki i zgrozy człowieka wobec świata nadchodzącego, którym on sam sobie będzie Bogiem i Panem. Koniec cytatu. Tego człowieka wobec świata nadchodzącego reprezentuje Henryk, polski żołnierz, który wraca po wojnie do swego domu i widzi, że stał się on karczmą. Henryk próbuje odbudować zniszczony dom, odbudować zniszczony porządek, także porządek religijny, który jest jakby zasadniczym tutaj warunkiem stabilności tego powojennego świata. Dlatego tworzy Kościół międzyludzki, co zmusza go do dokonywania czynów tyleż absurdalnych, co zbrodniczych, więc ten Kościół okazuje się w gruncie rzeczy czymś bardzo ponurym. Wersję bardzo bardziej radosną tego doświadczenia widzimy w operetce Gombrowicza, innym jego dramacie. Tu reprezentanci starego, zniszczonego ładu metafizycznego odkrywają nową boskość w młodości i nagości Albertynki, co jest dla nich doświadczeniem właśnie radosnym i wyzwalającym. Gombrowicz nie był klasycznym ateistą w stylu marksistowskim czy w stylu Feuerbacha, niemieckiego filozofa XIX-wiecznego, który właśnie twierdził, że człowiek stworzył Boga na swoje podobieństwo. Choć niektórzy badacze Gombrowicza z ateizmem utożsamiali. On sam w dzienniku pisał, cytuję, nie róbcie ze mnie taniego demona, ja będę po stronie porządku ludzkiego i nawet po stronie Boga, choć nie wierzę, aż do końca moich dni, także umierając. Pisał jednak też w tym dzienniku Gombrowicz, cytuję, nie ma co marzyć o Bogu absolutnym na wysokościach w dawniejszym stylu. Ten Bóg rzeczywiście mi umarł, nie wynajdę sobie takiego Boga, żeby nie wiem co. Ale istnieje możliwość Boga jako środka pomocniczego, drogi mostu wiodącego do człowieka. Koniec cytatu. Oczywiście obok takich i tych odwrotów i ucieczek od Boga, manifestacji Jego nieobecności, zbędności, pojawiają się w literaturze polskiej gesty wierności, a nawet powrotów do Boga. Owe powroty nasilą się zwłaszcza w latach 70. i 80. XX wieku, na co wpływ miał bez wątpienia wybór Karola Wojtyły na papieża, pontyfikat Jana Pawła II, który ukazywał siłę społeczną, polityczną, ale także duchową katolicyzmu. Świadczyły o tym wpływie na przykład dzienniki prowadzone w tym okresie przez polskich pisarzy, dziennik Janny Kamińskiej czy Andrzeja Kijowskiego. Wpływ Karola Wojtyły na literaturę polską, na jej powrót do Boga będzie tym bardziej zrozumiały, że sam Wojtyła był autorem stosunkowo wielu dzieł literackich, o czym zresztą Polacy dowiedzieli się tak naprawdę w końcu lat 70. Wojtyła był autorem medytacyjnych, traktatowych, rapsodycznych poematów oraz dramatów nawiązujących do tradycji romantycznej i modernistycznej. Miały one charakter religijny i konfesyjny w tym znaczeniu, że były nie tylko wyznaniem wiary w istnienie Boga, w Jego obecność w rzeczywistości ludzkiej, historycznej, kulturowej, ale także, że koncentrowały się na analizie fenomenów obecności Boga w ludzkiej egzystencji. U Wojtyły człowiek widziany jest w duchu chrześcijańskim i personalistycznym, a więc jako byt, który swoją pełnię uzyskuje w Bogu i dzięki Bogu. Nie jest to jednak łatwe, gdyż, jak mówi tytuł jednego z poematów Wojtyły, Bóg jest ukryty. Często opisywany jest poprzez ciemną, nocną symbolikę nawiązującą do bliskiej Wojtyle mistyki świętego Jana od Krzyża. Wojtyła był reprezentantem nowego na tle literatury polskiej wcześniejszej nurtu poezji kapłańskiej, a więc uprawianej przez duchownych katolickich. Nurtów miał licznych reprezentantów, z których szczególną popularność i znaczenie zdobył Jan Twardowski, który debiutował jeszcze przed II wojną światową, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a kapłanem został w roku 1948. Swój pierwszy tom wierszy opublikował 20 lat
później. Nawiązując do tytułów książek księdza Twardowskiego, pisał on wiersze będące znakami ufności w Bożą obecność w świecie i w to, że obecność ta ma charakter pozytywny. Jej efektem jest ład świata, jego piękno oraz dobro, które przenikają rzeczywistość. Rzeczywistość ludzką, a przede wszystkim rzeczywistość natury, w której bohaterowie wierszy Twardowskiego najczęściej odnajdywali znaki ufności, znaki obecności Bożej. Z tego też powodu Twardowskiego łączono z duchowością franciszkańską. Z tego też powodu jego wiersze wyróżniała charakterystyczna prostota, lapidarność, aforystyczność, operowanie konkretem, a często swoisty antyintelektualizm. Znakiem rozpoznawczym tych wierszy był humor, skłonność do operowania dowcipem, swoista teologia śmiechu jako klucza otwierającego człowiekowi drogę do Boga. Twardowski był jednak w swoim optymizmie i takim jasnym doświadczeniu Boga pewnym wyjątkiem w powojennej literaturze polskiej, nawet katolickiej. Nawet w tendencjach wprost nawiązujących właśnie do katolicyzmu chętniej powoływano się na twórców i pisarzy, których Jan Dobraczyński określił mianem gwałtowników, a Wit Tarnowski łączył z nurtem chrześcijańskiej rozpaczy. Myślę tu o takich pisarzach jak Mauriac i Bernanos, czy Graham Greene, albo Simone Weil, którą tłumaczył Czesław Miłosz, która była bardzo wpływowa w literaturze polskiej po roku 1960. Bóg w tym nurcie właśnie chrześcijańskich gwałtowników, chrześcijańskich pisarzy rozpaczy jest tyleż obecny, co ukryty, jest trudno dostępny, budzi ufność i zarazem niepokój. Stawia człowieka wobec wyzwań nieludzkich albo nadludzkich, domaga się bezwzględnego oddania, heroizmu, świętości. Wskazuje często człowieka na cierpienie i samotność, a także na niepewność. Każe porzucać nowoczesny sceptycyzm i racjonalizm. Takiego Boga do pewnego stopnia ukazywał już Wojtyła, ale znajdziemy go w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego, autora poruszającego eseju o dwóch świętościach zestawiających świętość chrześcijańską i laicką. Także Herling Grudziński ukazuje właśnie takich ludzi poszukujących Boga w wielu swoich opowiadaniach. Podobnie jest w twórczości Czesława Miłosza. Doświadczenie Boga odgrywa tutaj niezwykle istotną rolę i wiąże się często z pytaniem o rolę zła w świecie, odpowiedzialność Boga za owo zło. To każe pisarzowi szukać odpowiedzi w Starym i Nowym Testamencie, które Miłosz poszczególne księgi biblijne tłumaczył na język polski, ale także poza ortodoksją katolicką, w rozmaitych tradycjach gnostyckich, u Williama Blake'a czy Emanuela Swedenborga. Bez wątpienia jednak Czesław Miłosz był przekonany, że doświadczenie śmierci Boga w umysłach ludzi mu współczesnych, nowoczesnych ma lub będzie miało charakter negatywny, niszczący. Pisał o tym w eseju Ziemia Ulro z 1977 roku, określając tytułowym mianem świat nowoczesnego zachodu, w którym pod wpływem między innymi nowoczesnej nauki nastąpiła erozja wyobraźni religijnej, a to z kolei stało się przyczyną duchowych cierpień i okaleczeń ludzkości. Przywołując Simone Weil, Miłosz pisał w tym eseju o człowieku nowoczesnym, że, cytuję, musi pojmować Boga jako wycofującego się, nieobecnego, a zarazem wierzyć w jego opatrznościową interwencję, czyli dobro nieskończenie odległe, które znajduje jednak sposoby działania i jest obecne jako najmniejsze z ziaren w duszach ludzi. W poetyckiej formie o tym doświadczeniu Boga, który oddalił się ze świata, opowiedział Miłosz w słynnym wierszu Ekonomia Divina z tomu, gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Bóg skalnych wyżyn i gromów, czytamy w tym wierszu, najdotkliwiej upokorzył ludzi, pozwoliwszy im działać, jak tylko zapragną, im zostawiając wnioski i nie mówiąc nic. Wycofując się ze świata, Bóg zostawia świat ludziom i ten świat traci swoją substancjalność. Drogą na betonowych słupach, miastom ze szkła żeliwa, lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa, nagle zabrakło zasady i rozpadły się.
brak Boga oznacza w pewnym sensie unicestwienie rzeczywistości, także tej materialnej. Taką świadomość groźnych skutków odejścia Boga ze świata, śmierci Boga miało zresztą wielu pisarzy emigracyjnych, którzy z tego punktu widzenia to też tłumaczy ich taką manifestacyjną wręcz wierność tradycyjnemu katolicyzmowi. Dobrym przykładem jest tu poezja Jana Lechonia, autora konfesyjnych, wspaniałych wierszy Madonna Nowojorska, Spowiedź Wielkanocna czy Arcybiskup Cieplak. Interesujący był też przypadek Andrzeja Bobkowskiego, który coraz mocniej zbliżał się do katolicyzmu. Świadectwem tego były jego reportaże z pielgrzymki do Lourdes oraz pisane w obliczu już śmierci dzienniki. Bobkowski doświadczał Boga w sposób trochę franciszkański, a trochę panteistyczny, a więc nie tyle przerażony grozą świata jak Miłosz, a bardziej zachwycony urodą świata jak Twardowski. Widać to w szkicach piórkiem, gdzie Bobkowski opisuje swoje zmagania z morzem, kiedy pływa, bawi się, cieszy swoimi niespodziewanymi wakacjami i wyznaje, kiedyż kocha się Boga bardziej, jeśli nie w tych momentach, gdy człowiek czuje się tak Jego dziełem. W tych krótkich chwilach modlę się nie myślą, ale nie słowami, ale całym sobą. Czuję życie. W kraju tego rodzaju wiarę w Boga znajdziemy właśnie u Twardowskiego. Symbolicznym, ale też ważnym i głośnym przykładem powrotów do Boga w literaturze polskiej XX wieku może być eseistyka Leszka Kołakowskiego, który z biegiem lat od krytyka katolicyzmu, krytyka religii w ogóle, przechodził na pozycję kogoś, kto coraz życzliwiej patrzy na fenomen religijności, a zwłaszcza na fenomen chrześcijaństwa. Świadczyły o tym dwie książki eseistyczne Kołakowskiego wydane w latach 80. XX wieku. Jeśli Boga nie ma, to tytuł pierwszej z nich, a drugi tytuł to Horror Metaphysicus, czyli horror metafizyczny. Ten ostatni tytuł tak wyjaśniał Kołakowski, cytuję: jeśli nic prawdziwie poza absolutem nie istnieje, absolut jest niczym. Jeśli nic prawdziwie nie istnieje poza mną, ja jestem niczym. A innymi słowy, jeżeli negujemy absolut z naszej rzeczywistości, zaczyna się coś, co Kołakowski opisywał mianem dryfu ku nicości. W książce pierwsza, więc jeśli Boga nie ma, uznając rzeczywistość religijnych pragnień ludzkości, Kołakowski zauważał, cytuję: dlatego czyj wzrok przykuwa ziemię, umysł religijny jest jak iksion, który uprawiając miłość z obłokami płodzi monstra. Kto zaś przebywa w świecie wieczystego, przez Boga nadzorowanego ładu, powiedzieć może coś podobnego o tych, którzy głusi są na głos Boga. To właśnie oni, przykładając wagę tylko do krótkotrwałych i na rychłą zagładę skazanych rzeczy, są łowcami iluzji. Kołakowski był też przykładem innego ciekawego zjawiska, które opisał już Krzysztof Dybciak, mianowicie po roku 56 w literaturze polskiej następuje zanik powieści katolickiej, którą niejako zastępuje eseistyka religijna. Powieść katolicką oczywiście uprawiają wciąż Dobraczyński czy Roman Brandstetter, twórca monumentalnego cyklu powieściowego o Jezusie z Nazaretu, ale to w eseistyce najmocniej rozbrzmiewa problematyka Boga i doświadczenie Boga. Tu warto wspomnieć nie tylko Kołakowskiego, ale także Józefa, księdza Józefa Tischnera, ojca Jacka Salija, Hannę Maleską, Zofię Starowiejską czy Andrzeja Kijowskiego, autora kronik Dedala. Dzięki nim doświadczenie Boga staje się wyraziste, silne i ważne w literaturze lat 70. i 80., sygnalizując krótkotrwały, jak może z dzisiejszej perspektywy byśmy to widzieli, ale intensywny powrót do doświadczenia Boga w literaturze polskiej po 1945. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego wykładu.